lada dzień szczecineckie starostwo otrzyma pozwolenie na użytkowanie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstało na miejscu przystani nad Jeziorem Trzesiecko przy ulicy Mickiewicza. Wreszcie kończymy proces inwestycyjny związany z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej. Przypomnę, tylko przedłużony termin wynikał z dodatkowych prac związanych z modernizacją tych obiektów. Pracę wykonywała firma Skańska. Mamy w zasadzie wszystkie już protokoły dotyczące odbiorów, łącznie z opinią Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej. W piątek mam otrzymać decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie. I to jest zamknięcie procesu inwestycyjnego. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, to znaczy kończymy ten etap. Oczywiście istotne i ważne jest, aby w tej chwili ten obiekt wyposażyć. I tu zaczynają się schody, ponieważ w budżecie powiatu szczecineckiego przewidziane było 1,5 miliona złotych na wyposażenie tego obiektu, ale ze względu na mnogość prac tych dodatkowych przy modernizacji tego budynku, przy przebudowie, przy tych pracach, które wyszły w trakcie rozbiórek, te środki finansowe przeznaczyliśmy na sfinansowanie prac dodatkowych. No i zabrakło nam pieniędzy na wyposażenie tego ośrodka. Koło 28 września będzie sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Jeszcze podejęliśmy tu próbę jakby poszukania pewnych środków finansowych w ramach oszczędności, które wynikały z przeprowadzonych procedur przetargowych, i zaproponuję przesunięcie 250 tysięcy złotych na rozpoczęcie procesu związanego z wyposażeniem tego ośrodka, ale to jest tylko 250 tysięcy. Szacujemy, myśmy zrobili taką dokładną analizę tego wyposażenia, szacujemy, że gdybyśmy go chcieli w takim dobrym standardzie wyposażyć, łącznie z pracowniami tymi edukacyjnymi, które mają coś wnieść w proces edukacji, to potrzebne nam będzie około 1,5 miliona złotych. Taki wniosek pierwszy złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o wyposażenie ośrodka na pracownie edukacyjne na kwotę 800 tysięcy złotych. Niestety ten wniosek został słabo oceniony przez ekspertów. Odwołaliśmy się od decyzji ekspertów. Trzeci ekspert, co tu dużo ukrywać, nie dołożył nam punktów i wniosek został odrzucony. W tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór nowych projektów na wyposażenie centrów edukacji ekologicznej. Ten nabór trwa od 15 września do 30 września. Jest potrzebna opinia ministra ochrony środowiska, aby taki wniosek był rozpatrywany. Dzisiaj w zasadzie mam spotkanie w Kołobrzegu z panem ministrem środowiska, panem Grabowskim. Chcę go przekonać do tego, aby ta opinia była pozytywna dla nas, i przygotowujemy projekt dotyczący wyposażenia właśnie Centrum Edukacji Ekologicznej na kwotę 1,1 mln złotych. Jeżeli dołożymy te własne 250 tysięcy, no to ufam, że wtedy moglibyśmy mówić o tym, że ośrodek będzie już spełniał tą swoją funkcję związaną z celami, które zapisaliśmy. Oczywiście każdy pyta, kiedy wreszcie zostanie ośrodek uruchomiony, i tu uzależniamy to uruchomienie oczywiście od pozyskanych pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, będziemy mieli już jakby zapisane pewną promesę na to wyposażenie, to w trybie pilnym ogłosimy przetargi na wyposażenie tego ośrodka. Jednocześnie jakby zamykamy proces dotyczący tego, co jest związane z funkcjonowaniem, przyszłym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Przypomnę tylko, że my od samego początku, zresztą ja również, mówiliśmy o tym, że dobre by było, gdyby ten ośrodek był prowadzony przez szczecinecką lokalną organizację turystyczną, ale im głębiej w las, tym więcej drzew. My spotykaliśmy się tutaj w trakcie tych rozważań z wieloma problemami natury prawnej, organizacyjnej i finansowej. I się nie ukrywam, że w zasadzie jestem osobiście przekonany, że ten taki prowadzenie tego obiektu przez SZLOT przy tych wszystkich sprawach i problemach dotyczących sfery finansowania tego ośrodka, rozliczania się z celów, które zostały zapisane w Wojewódzkim Funduszu, będą zapisane w Narodowym Funduszu, byłoby ogromnie trudno, i chcę zaproponować możliwość prowadzenia tego ośrodka przez własną jednostkę, którą chcielibyśmy powołać. Mam nadzieję, że do tego pomysłu przekona mi Zarząd Powiatu i Radę Powiatu, że to byłoby najwłaściwsza ścieżka prowadzenia tego przedsięwzięcia, wypełniając cele, które zostały zapisane przy udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, udzieleniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, udzieleniu dotacji z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. I jeżeli otrzymam ten 1 mln złotych
z Narodowego Funduszu, to z tego wszystkiego trzeba się właściwie rozliczyć. Brak działań edukacyjnych mogłoby spowodować, że musielibyśmy te pieniądze po prostu oddać i to jest niezmiernie ważne, aby trzymać tutaj nadzór i pieczę nad realizacją tego przedsięwzięcia i nad celami i wydaje mi się, że tylko wyłącznie poprzez prowadzenie to przez własną jednostkę możemy to wypełnić. We wtorek SAPiK zaprezentował wszystkie swoje sekcje i kluby. Odwiedzający siedzibę SAPiKu przy ulicy Kilińskiego mieli możliwość zapoznania się z ofertą przygotowaną na rok 2015-2016. Mogli również porozmawiać z instruktorami, zobaczyć sale, w których odbywać się będą poszczególne zajęcia oraz zapisać dzieci do wybranej sekcji. Dorośli również mieli do wyboru kilka klubów. W tym roku SAPiK poszerzył swoją działalność o kilka nowych sekcji. Warto dodać, że można dołączyć do poszczególnych sekcji w miarę wolnych miejsc. W niedzielę na lotnisku Wilcze Laski rozegrano piątą rundę Grand Prix Polski w wyścigach na 1/4 mili. Była to przedostatnia okazja, aby powiększyć swój dorobek punktowy w tegorocznym cyklu. W walce o miano najszybszego zawodnika w Polsce w klasie Street AWD cały czas liczy się kierowca ze Szczecinka Zbigniew Brach, który na własnym terenie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Eliminację zakończył czasem 10,3 sekundy, co okazało się najlepszym rezultatem w stawce. W finale również nie zawiódł i całe zawody ukończył na najwyższym stopniu podium. Po 5 rundach Zbigniew Brach wyprzedza swojego największego rywala Piotra Matjakowskiego o 3 punkty. Jak już informowaliśmy, szczecineccy cykliści mają nową ścieżkę rowerową. Ścieżka liczy około 9 km i wiedzie wokół jeziora Wilczkowo. To jest nie zasługa miasta, tylko zasługa Lasów Państwowych. To właśnie Lasy, Nadleśnictwo Szczecinek, oczywiście z błogosławieństwem tutaj pana dyrektora Cichonia, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wybudowały, przygotowały, to raczej tak należy powiedzieć, bo oni tam niczego nie budowali, ale przygotowali ścieżkę rowerową dookoła jeziora Wilczkowo, tak zwana pętla wilczkowska, ponad 9 kilometrów. Bardzo ciekawa ścieżka. Jak Państwo jedziecie, mówię do tych wszystkich, którzy chodzą, biegają lub jeżdżą rowerami dookoła jeziora, po tej naszej już no bardzo, że tak powiem, popularnej ścieżce, może nawet zbyt popularnej, bo zaczyna być tam ciasno. Parę lat temu się wydawało to niemożliwe, ale tak jest. I jak powiedzmy od strony Trzesieki jedziemy czy biegniemy, mijamy po lewej stronie Mysią Wyspę i jeszcze chyba z 1,5 kilometra jest tak zwany mulisty potok. Tam są słupki wbite i jest rzeczka, ten potok, nad którym jest drewniana kładka. I tam trzeba skręcić i są drogowskazy w prawo, że jest odbicie tej ścieżki rowerowej. No i trzymając się cały czas, że tak powiem, znaków, objedziemy jezioro Wilczkowskie i wyjedziemy gdzieś tam w okolicach Janowa z powrotem blisko bardzo Trzesieki. Bardzo piękna, malownicza ścieżka rowerowa i wszystkich zachęcam do wypróbowywania. Ona bardzo zróżnicowany krajobraz. Będziemy przejeżdżać czy przebiegać między innymi przez tutaj ten nasz teren Dębów Wilczkowskich. Myślę, że rzadko tam w tym terenie bywamy, a to jest niezwykle malownicza część Szczecinka i częściowo już gminy Szczecinek, bo też ta ścieżka przebiega po terenach gminy. Bardzo piękne i zachęcam, żebyśmy, że tak powiem, różnicowali ten teren, który wykorzystujemy rekreacyjnie i zaczęli z tej ścieżki korzystać. A wiem, że Lasy Państwowe mają jeszcze nowe pomysły. Myśli się o ścieżce dookoła Wielimia. Będzie to niewątpliwie też olbrzymia atrakcja dla wszystkich.
15 października mija termin składania wniosków o stypendium burmistrza. Burmistrz Szczecinka corocznie przyznaje 18 stypendiów szczecineckim uczniom, studentom i sportowcom za wybitne wyniki w nauce i sukcesy sportowe. Zgodnie już z naszą tutaj lokalną tradycją do 15 października wszyscy zainteresowani dyrektorzy szkół, trenerzy oraz studenci mogą zgłaszać propozycje stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i te stypendia przyznawane są we wszystkich kategoriach szkół. Dla przypomnienia powiem, że jeśli chodzi o szkoły podstawowe, takich stypendiów burmistrza w roku szkolnym 2015-2016 będą 4. W kategoriach szkół gimnazjalnych tych stypendiów będzie 6, a w kategoriach szkół artystycznych, ponadgimnazjalnych oraz jeśli chodzi o sportowców i studentów, tych stypendiów w każdej z tych kategorii będą 2. One są oczywiście różne, jeśli chodzi o kwoty tych świadczeń. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, dyrektorzy szkół, studenci, rada trenerów może już skorzystać z uruchomionej procedury składania wniosków o stypendium burmistrza. Na terenie Zespołu Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej odbył się drugi szczecinecki piknik recyklingowy. Spotykamy się po raz drugi. Pierwsze spotkanie było w czerwcu. Teraz mamy drugi szczecinecki piknik recyklingowy Kronoszpan. Robimy to dla młodzieży po to, żeby uczyć młodzież i żeby pokazywać, że jeśli chodzi o drewno, to możemy tak produkować, żeby oszczędzać zasoby naturalne, oszczędzać lasy. Czyli w produkcji płyt drewnopochodnych można używać drewna z recyklingu. I płyta wyprodukowana z takiego drewna jest tak samo dobra i wysoka jakościowo jak płyta z drewna z lasu. Tu w szkole, w tych warunkach, dość trudno jest to pokazać. Pokazaliśmy uczniom prezentację, więc edukujemy ich w ten sposób. W tej chwili trwa budowanie budek dla ptaków z drewna poużytkowego, więc uczniowie też widzą, że z drewna poużytkowego sami mogą też coś przydatnego stworzyć. Te budki potem zawisną tutaj w okolicy, na drzewach, a jednocześnie uczniowie przygotowali razem z nauczycielami taki catering bardzo ekologiczny, zdrowa kuchnia, warzywa, owoce w kolorach jesieni, więc wszystko, co się tutaj dzisiaj dzieje, jest pod hasłem ekologii i w zgodzie z naturą. Jak można żyć w zgodzie z naturą? Miejska Biblioteka Publiczna imienia Chorodyskiego zaprasza na spotkanie z dziennikarzem i publicystą Szymonem Hołownią. W czwartek o godzinie 16 zapraszamy wszystkich do Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wyszyńskiego na spotkanie z Szymonem Hołownią. Wstęp wolny, także wszystkich serdecznie zapraszam. W piątek na stadionie przy ulicy Piłsudskiego zostanie rozegrany turniej piłki nożnej Skrzat Cup rocznik 2009 i młodsi. Początek piłkarskich zmagań Skrzatów o godzinie 14. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.